Hej, hej, witam Was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam Was na kolejny odcineczek Farminga 22. Oczywiście na New Hollandach. Musimy skosić tą zapomnianą przez nas soję. Ja już kombajn miałem przygotowany pod słoneczniki i kukurydzę, a tu się okazało, że jedno pole mi zostało. Niewielkie, ale jednak szkoda pieniędzy, nie? I roboty, ile to było wykonane, żeby to urosło. Kurde, z escape'em. Ale mnie kurzają te mrygające drzewa. To tylko moje chyba. No i dobra. Musimy odwrócić teraz ciągnik, podstawić, odpiąć hedera znowu. Dobra, kombajn zostawiamy.
Dobra, to jeszcze mam ziemniaki, muszę jechać je sprzedać. Bo nie wysypię ich, kurde. Chyba, że się uda jakoś podjechać blisko. Tylko, że tam chyba ciągnik stoi. Dobra, tu mamy otwarte. Dobra, chyba się uda. I świnki zjedzą i jest dobrze. Dobra, tutaj się zaparkujemy. Teraz tak. Muszę zrobić to, co planowałem. Malowanie i trawa. Musimy sobie zwiększyć. I o tyle gdzieś zwiększyć ten placek. Bo ja później tu nie mogę jeździć. Z obornikiem. Strasznie dużo to pieniędzy zżera. Dobra, czyli tak. Jeszcze z kombajnu muszę wysypać. Dobra, kombajn gotowy. A to mam czas aż do wiosny zrobić. Tam rzepaczek ładnie rośnie. Wysypiemy jeszcze tylko tą soję sobie do zbiornika. Kurczę, jak tu się teraz luźno zrobiło, jak nie ma tego.
Dobra, idziemy przebijać czas. Oby tylko nie padało. Jak tam u świnek? Raczej jeszcze mają, będę mają. A to na razie nie będziemy im podawać. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda nasze zboże. Wydaje mi się, że już jest gotowe do cięcia. Ops. Furtki se kurde nie zrobiłem. Tak, słoneczniki mamy gotowe. Tu jest czeka do mulczowania. Słonecznik jest do ścięcia. Tutaj słonecznik jest gotowy. Kukurydza gotowa. Tutaj jęczmień ładnie rośnie. I tutaj pszenica ładnie rośnie. Dobra. To lecimy po kombajn. I jedziemy na pole. Pijany jakiś, czy co? Oczywiście Escape musiał skoczyć, to jak już jestem, to sobie od razu kamerę zmienię. A całkiem ładnie to idzie. Czekajcie, bo ja kurde, mnie to kurza. Ja tu chcę sobie spotkę na miniaturkę ładną zrobić. Całkiem przyzwoicie. Zobaczymy, jak będzie sypało.
No całkiem ładne pole tu się zrobiło. Kurde, ładne, ładne proste pole, idealne do kartofli, nie? Jaka cisza i spokój jak ze środka. Teraz będzie ładniejsza poteczka. Mam nadzieję, że się nagrywa. No na tym październiku trochę pobędziemy. Później sprzedaż grudniowa, styczniowa. Później soja w czerwcu. Stój. Kurna, wielkie te łupiny jak bataty z tyłu.
Dobra, moi drodzy, ja nie będę przedłużał odcinka, sobie poza odcineczkiem będę to ciął dalej. My się widzimy w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, cześć!